Halo? Okej, okay, dobra, działa. Okej. Okay. Ewidentnie nie wiem, co się stało. Teraz powinno być okej. Okay. Ale z jakiegoś powodu ostatni update Windowsa mi wyjebał wszystkie ustawienia dźwiękowe na domyślne. Także cześć Sebastianie, cześć Plasku. Ciszę jeszcze tylko dominę. Co było ostatnio, bo mnie nie było. Ostatnio był w Hollywood Step, atakowaliśmy w tych, którzy kryją się w mroku i w ogóle. Po czym jak okazało się, że nie potrafią kompletnie przegrywać. Więc po co niech zostali w pierdol, spuścili nas stołówki, przyjęła na siebie Lea. I teraz będziemy musieli się zastanowić, co zrobić z przyszłością Fodlanu, który jest trochę wycieńczony wojną. Na co mamy calutęki miesiąc. Z rzeczy, które chciałem zrobić tak na szybko, bo w sumie się zastanawiałem. Jak dużo ja mam przedmiotów tych dostatów? Tak z ciekawości. Widzę, że za dużo. Wyobraźcie sobie tego wszystkiego użyć na protagonistę. Co gorsze, mógłbym. Dzisiaj koniec. Jeżeli nic się nie zepsuje, to powinien dzisiaj być koniec. Ale nie wierzę, żeby coś miało się popsuć. Więc... trochę niebezpiecznie, ale powiem, że tak, dzisiaj koniec. Czy ja chcę tego użyć? Mój problem zawsze jest taki, że nie da się używać przedmiotów z konwoju, więc trzeba najpierw je wyciągnąć z konwoju, potem użyć i tak w kółko. Powiem szczerze, nie chce mi się. Lecz wieki. Weźmy sobie zapasy, póki jeszcze tu jesteśmy i nie obiliśmy tego ostatnim razem. Ja, Hilda, kiomo steki da na. Kimi no maari wa nandaka hanayai de mieru yo. Aha, Silvan-kun, kiomo kakko yoku kimatteru ne. Soitsu wa doumo. Czasem zastanawiałem się, czy da się te zapasy widzieć ten. Guregremo kiotsukete na. Czy da się ten konkretny support zrobić jeszcze za czasów akademickich w którymkolwiek domu? I wydaje mi się, że jedyny, w którym sensownie się da to zrobić, to... Już nie. Jedyny, w którym się sensownie go nie da zrobić, to ten, w którym my byliśmy. Bo generalnie Hildę możemy zrekrutować dopiero jak wyjdziemy z Czarnych Orłów. A na pozostałych powinno się dać. Bo u Jeleni na pewno jest bardzo łatwo zrekrutować się Sylwka dzięki temu, że ona automatycznie się przyłączy, jeżeli protagonistkę mamy płci żeńskiej. A wydaje mi się, że niebieskie lwy też mają dużo łatwiej do rekrutowania. Kimi no engi no heta sa ga tsumabiraka ni natta koto to. A to so da na. Co do tego, że Sylwia chciałam pani i może tylko dobę. Gdzieś się spotkałem z taką opinią, że. Na B są takie, powiedzmy, bardziej popierzchowne relacje, które nie za bardzo angażują się w to, że Sylwia ma jakieś te kompleksy związane z kobietami. Gdy były poruszane przy okazji innych supportów, w tym chociażby naszego z nim. A te, które są powyżej B, to są te, w których dziewczyny go dość mocno zlewają. Albo w jakiś sposób bardziej, powiedzmy, angażują się właśnie w ten kompleks. Więc takie typy... takie typowe filtrowanie, jak tutaj właśnie odprawia Hilda z Sylwkiem, będzie się kończyć na B, bo to jest takie po prostu, wiecie, powierzchowne i w ogóle. A propos. Wow! Ten sam brat, który, jak potrzebowaliśmy pomocy przy jakimś paralogu, kompletnie się posał, dosłownie.
Supportów jeszcze w sumie ten miesiąc będzie miał jedną ważną rzecz, jak o tym myślę. Podpolialmczycy to co innego. Tak było. Nie zmyślam. Hilda, macie nie dete ita no ka? Hai, e no dougu o kaetashi ni. Sore wa ehon no sashie ni tsukau mono ka? Nara watashi ga daikin wo. Ie ie, ii desu yo. Shumi no soushokuhin tsukuri ni mo tsukatte masu kara. Sore yori Zetes-sama no gun wa daininki desu yo. Pani najwyraźniej, bo jeśli CTFA jakoś się cieszy popularnością. A soko nie ojte sejkaj datta na. Namaketeru to kitsune ni natchau yo, nante. Kodomo o shikaru oya made itan desu yo. Atashi wa Lis-san ga tasukete kureru nara, kitsune-san demo ii desu kedo ne. Kodomo ni made sou omowarete wa komaru na. Yahari moto no hanashi ni modosu ka. Demo ma, kore de Zetes-sama. 戦争が終わってもやることできましたね。元々フレンちゃんのためのものだけど、今は多くの人が必要としている。子供たち。グラトラシオ、グラウイさん、シェンデス。これはもう、やめられませんよ。しかし、世界が大きく変わる過渡期に、のんびりグーアバを描いているのもな。と、ジェチとティシに弁当と、ウィエルコスミアノ。 何かしてあげるべきじゃないですか? Więc jeżeli jest coś, co pomoże im w jakoś wychowaniu się, to tylko lepiej. Dziękuję, Hildo, że mówisz sam co ja. ええ、こんなに有名になったのに、いつまで素人の絵を使うんですか?グーアの意図を正しく理解し、子供の心に響く絵を描けるものでなければ務まらん。 Implikuje, że to co już powstało to nie są mangi? Aczkolwiek nie wyobrażam sobie Hildy jako mangaki głównie przez to, że tacowitość kompletnie zero. A deadline'y gonią. また考えよう。うん。狐さんでいたかったけど、リスさんに転職するのも悪くないかな。 My jesteśmy już w takiej sytuacji, że można powoli myśleć o przyszłości po wojnie. Wiemy nie patrzeć. Przynajmniej w teorii. Co masz na myśli, Stadiamu? Tak z ciekawości. Jeżeli chodzi o coś z pracowitością, to powiem szczerze, że średnio kojarzę, więc musiałbyś tutaj mnie jakoś bardziej wtajemniczyć nieco. Oni-sama? Aaa, Frenka! Dosta? Watakushi ga minasan to nakayoku suru jama o shinai de to onegai shimashita. Oni-chan no baka incoming. Onegai? Nan no koto yara wakaranu ga, omae no jama o suru hazu ga nakaro. Watakushi no koto o dono youni omou ka. Pewnie jeszcze z wzrokiem Boldezy. ああ、大変だったが、気にすることはない。妹のため、手間を惜しまないのがこの兄だ。おかげで、お前が仲間と良好な関係を築いていることが確認できた。あ、不転ですね。安心したよ。あ、いい。いや、じゃあ、恥ずかしくて、皆さんにもご迷惑をかけてしまいましたわ。 Wyobraźcie sobie, że podchodzi do was taki setef i takie... Co sądzisz o mojej siostrze? Nic. これはただの学友ですわ。これ以上私のお友達に関わらないでくださる。お前に友人ができるのは喜ばしいことだが、誰を友人にするかは慎重に検討すべきだ。
どなたとお友達になるかをお兄様に決められる筋合いなんてありませんわ。お兄様のような方を何というかお分かりになる。過干渉、過保護ですわ。私はもう子供ではありませんのに、なぜもっと信頼してくださらないんですの？お前を信頼していないはずがないだろう。オファンチアテクネパデチコンパティニオファン。兄として果たすべき務めが。兄としてですの？フレン？何でもありません。私、用事を思い出したので失礼いたしますわ。I proszę, nie odzywaj się do mnie już nigdy więcej. Setew gdzieś umiera w siodeczku. Takie kompletne umieranie w siodeczku. Hej, sam się o to prosił. Nie, Manuela-san. Kagekidan ni ita koro wa donna seikatsu wo shite rashita no? Koko de no kurashi to wa zuibun to chigau no de shou? Mutahime no shiseikatsu wo kiku nante yabo ってあなたに言っても仕方ないか。華やかなのは舞台。そういう時に伝えられたか、とりあえず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 、Ten sam problem był w Personie chociażby, że tak naprawdę nie da się w żaden sensowny sposób zrobić, żeby jakieś supporty, jakieś social linki, konfidanty, jak zwał tak zwał, wszystko składa się do tego samego. Znaczy nie da się w żaden sensowny sposób zrobić, żeby to jakoś odzorować przy innych na przykład supportach, czy fabule nawet samej głównej. Chciałbym, żeby kiedyś tak to działało. Ale raczej tego nie widzę. Chyba, że naprawdę w jakiejś dalszej przyszłości, gdzie naprawdę gry będą dużo bardziej rozbudowane, tak? I to też raczej w takich naprawdę dużych tytułach. Cześć, Syro. Sosa Szara, co jest wasza fabuła? No tak, ale właśnie chodzi mi o to, że... O takie jakieś właśnie supporty, socialniki i tak dalej, które są kompletnie opcjonalne, tak? Tak naprawdę w trzech domach, jakbyśmy się upadli, to wszystko moglibyśmy zostawić na domyślnym. Nie ma żadnego supporta, który jest wymagany. Znaczy tutaj też wiadomo, że część supportów wymaga od gracza, żeby ukończyć jakiś tam rozdział, tak? Więc to też nie jest tak, że w trzech domach to jakoś kompletnie nie jest związane. Ale dajmy na to to, że my zrobimy najpierw supporty z Sylwanem, które wpływają dość mocno na to, jak on wygląda jako postać, tak? Ale to kompletnie nie ma wpływu na to, że potem możemy odpalić sobie jakieś supporty w których zachowuje się kompletnie jak ten sam wkurzający Sylwek z przed 5 lat, tak? Bo ogólnie też jest ten problem, że z tego co pamiętam, większość supportów C i B jest tylko na ten okres przed wojną, a supporty A są po wojnie, tak? Oczywiście z wyjątkami, tak? Przez co... Jeżeli robimy te CB w momencie, kiedy jesteśmy już w trakcie wojny, to postacie często zachowują się tak, jak zachowały się te 5 lat temu, tak? I to strasznie krzywo wygląda. Najbardziej to chyba mimo wszystko widać po uczniach, jako tako. Bo oni dużo bardziej się zmieniają przez 5 lat. Postacie typu właśnie Manuela, Kaśka i tak dalej, one dużo mniej się zmieniają, więc nie odczuwa się tego aż tak bardzo, tak? Ale po uczniach widać to dużo mocniej. Że oni jednak przez te 5 lat wojny bardzo mocno i szybko dojrzeli. I to się obserwuje przez to, że właśnie wtedy mam te supporty A, nie A i tak dalej. Soszoniki z możliwością uzyskania Rivers. Piątka chyba w ogóle od tego odstąpiła, a w czwórce był jeden, który się dał zrewersować?
Trójka miała tego dużo więcej, bo chyba większość romantycznych się dało zinwersować przez to, że druga połówka by nas nakryła z inną drugą połówką. Wiecie jak tam mówią, trzy równe połowy i w ogóle. Chyba można było nawet złamać. A tego to głowy nie dam, bo w jakiś magiczny sposób mi się to nigdy nie udało. Nie, co ty gadasz, Cyrylu? To pewnie jakby to była połowa historii miłosnych Manueli. Poszłam pić z facetem, trochę mnie posłuchał i nagle wyszedł po angielsku. Sono serifu mo mae ni kikimashita. No, komakai koto wa ii janai. Tonikaku, atakushi no kokoro wa boroboro nano yo. Ne, Tsuriru, ittai nani ga ikenai no kashira? Atakushi. Nonde, nonde, nonde shimau no ga ikenai to omoimasu kedo. Ara, tanoshiku nonde, nonde, nonde koso fukai naka ni nareru mono yo. Wow. Otona no danjo tte. To już jest wyższy stopień zaprzeczania. Demo, itzka wakaruwa? Kitto. Kite moratte. Przykro mi, Cyrylu. Naprawdę bardzo mi przykro. To jest ten moment, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, że skazuje się na katusze i cierpienie. Menel. W sumie trochę takiego sztampowego Menela w niej jest. To muszę jej przyznać. Pytanie w sumie. Bo zastanawiam się, czy któraś z moich postaci mogłaby potencjalnie jeszcze na coś innego się przeklasować, ale chyba nie. Inaczej, czy któraś z postaci mogłaby i by się to opłacało? O tak zapytam. Klej mogłaby na to, na Gremory, jakbym się bardzo uparł. Tylko nawet nie wiem, czy będę z niej korzystał, tak to be fair, więc mam wrażenie, że to się może zwyczajnie nie opłacać. Skoczmy sobie szybko się nażreć jak zwykle. Przysięgam, to jedno z ostatnich żarć w tej kampanii. W końcu ile można się zapychać. Kto jeszcze potrzebuje motywacji? Jezu. Większość moich postaci jest kompletnie zmotywowana. Najgorzej. Ostatnia wieczerza. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na kościelnej drodze. To może coś w tym jest. Dobra, jeszcze to ja na pewno potrzebuję coś wszamać. Tu jesteś. Czy ktoś oprócz Lizzie tej, widzę, że Constance, Dorotea, i to będzie wszystko. Co nie zastanawia mnie jedna rzecz. Czy ja dałbym radę przejść ostatnią misję samą protagonistką? Kolci mnie, żeby to sprawdzić. Żeby nie było, nie robiłem jej nigdy, więc nawet nie mogę powiedzieć, czy to jest wykonalne. Ale ciekawi mnie to. Do it for the meme. Co gorsze, naprawdę chyba to zrobię. Znaczy, inaczej, podejrzewam, że nie dam rady tego zrobić, ale spróbować nie zaszkodzi. Niepokonane Jackie. O Jackie można powiedzieć wszystko, poza tym, że jest niepokonana.
Dobra, Kaśka jest w bibliotece z jakiegoś powodu. Albo w okolicach biblioteki przynajmniej. Tak, w okolicach. Jak to mówię, blisko wystarczająco? Podszkul mnie. Ej, dam na tym raczej to łezkę. Można teraz jeszcze. Tu jest Aloyzy. Tu jest Flane. Ciekawe, czy wciąż obleżona na Setefa. Tu jest Hahnemann. A tu jest Emanuela. No come on! Tak się nie robi. Widzieliście to? Zabrakło mi dosłownie 5 punktów. Smutno mi. Dobra, to kto czego potrzebuje? Tobie powinno dać radę dobić to S plus. Może niekoniecznie w tej sesji, ale... Po tym nauczaniu powinno już być. Tobie może też S plus wejdzie. Kto tam jeszcze? Tobie już na pewno nie wejdzie. Ty masz S plus. Nic innego ci nie wejdzie. Hilda może mieć A plus w toporach. Setef może dałby radę mieć A plus w toporach. Z tego co pamiętam, Konstans ma już S plus, więc to też jakoś specjalnie nie jest potrzebne. Jep, ma latanie na A plus, raczej nie zdąży wbić. Więc pewnie dobrze mogę po prostu losowe rzeczy zacząć dawać w tym momencie. Bo mówię, nie widzę, żeby ktokolwiek miał jeszcze cokolwiek zdążyć wbić tak naprawdę. Może setef A plus w toporach, ale to takie bardzo może. No, damy tobie latanie, to ja się będę. Do końca miesiąca spokojnie wbiję. Z tą spokojnością to ja bym się nie zapędzał. Niedługo będzie rocznica śmierci Geralta. Chciałbym coś położyć na jego grobie, tak żeby wiedział, że o nim pamiętamy. Co by go najbardziej ucieszyło? Ryba. Wszyscy wiemy, że wszyscy tutaj lubią ryby. Urodziny Manueli, masz kwiaty. Może sprawił, że będziesz trzeźwa. Dobra, tak, czy ktoś coś bije? Kaspar, whatever. Bernadette tam jest po zwłokach, bardzo nice. Sylwekę z czarnej magii. To coś, czego się nie spodziewałem. Bowfer. Bowfer. Cześć, Samuraju. Dobra, pójdźmy się pobić. Pójdźmy się pobić. No co trzeba robić. Sugerowany poziom 46, moja protagonistka 50. Zaczyna sobie właśnie Duxona Impossible.
Ale czy Bone Knight ma buff? Dobre pytanie. Mogę zerknąć zaraz. Nie pamiętam, czym aż tak bardzo się różniły Impossible od Harda, czy tam jaki tam poziom dalej był. Szczerze mówiąc, musimy sobie przypomnieć w tej chwili. Zobaczmy. Pytałeś, czy Bone Knight ma buffer? Ma. Z klasy ma buffer nawet. Bo buffer dawało plus 5 do ataku. Więc powiadacie, że powinienem jej dać kolejny buffer. Tak, to. Jeszcze raz, czy one się w końcu stakują? Bo nigdy nie pamiętam, czy one się stakują. Aż czekajcie, wezmę szybko, wygoogluję może. Podobno się stakują. Ale szkoda ci. Najgorsze jest to, że jeszcze bym wrzucił ten movement plus jeden, ale za bardzo. Ja w sumie jak ten. O. Nie, no to będzie miał movementu. Holy fuck. Czy ja mam jeszcze jakieś bardzo głupie umiejętności, których nie powinienem mieć, jak mogę dać? Komuś? Komukolwiek? I czemu Flying jest w pierwszej dziesiątce? Tak patrzę. Bo cały czas mam wrażenie, że jakichś ważnych umiejętności jakąś zapominam. To i dopiero co zmieniałem. Aha, Reason. Nie. No, by się bardzo oprzeć, to pewnie bym mógł zamienić Authority na. Ale stąd plus. Nie daj plus. Plus 30 avoidance. Landskill ta feldka. Plus 10. Tylko zamiast czego? To jest ten problem. Teraz dexterity może. To może. Może mi się odrobinę sensu. Ty nie masz. Linhardt. Raczej nie. A i ostatnia osoba, którą mogę sprawić, to Constance. Z Rally nie korzystam. Ja nie mam wrażenie, że trzy domy są na tyle proste, że większość tych umiejętności typu Rally, nie Rally, jakieś te gambity specjalne tak naprawdę są bardziej do wykorzystywania dla nowszych graczy, albo jeżeli gramy na Maddeningu, to wtedy rzeczywiście te wszystkie specjalne rzeczy mogą się przydać, ale tak nie czuję potrzeby generalnie, tak powiem. Na moment. Czy możesz mi tłumaczyć, czemu ty to masz? Nawet nie wiecie, jak mnie koleci. A mi ja naprawdę dosłownie nie mam czego tutaj się bać, okej? Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że gra mnie teraz poprawi. Najbardziej, jeżeli czegoś bym się miał bać, to tych magów chyba.
戦況が動く。Oh no. 狙い通りに進められているね。Ej, to no spójrzcie, co się dzieje. Ja nawet HP nie tracę, okej? Konstans jeszcze dostaje poziomy za to, że jest wyekwipowany tylko. Podejrzewam, że dużo większym problemem niż cokolwiek innego tutaj może być wytrzymałość mojego miecza. Come on. Wiem, że stać was na więcej. Ewidentnie nie stać ich na więcej. O Boże. Gra jest popsuta. Gra jest dosłownie popsuta. Ja literalnie nie muszę nic robić. Znaczy nie, przepraszam, muszę robić jedną rzecz. Atakować jednostki, które atakują na dystans, bo reszta się zabije o mnie. To jest naprawdę magiczna historia. Jeszcze czekajcie chwilę, bo zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. O, teraz było lepiej. Potrzebuję drugiego treningowego miecza. Najlepiej jakiegoś, który ma dużo. To dziwne, że mi do nami są masterami. Albo są szybcy, albo zdają zaraz dwa, albo niszczą armię. I mean, pamiętam wspaniały kazus Lin. Siódemki? Jeżeli chodzi o nietrafianie? Znaczy wiesz, ona trafiała, ale nic nie zdawała. O nie, straciłem HP-ki. Oh no. Aż nieironicznie sądzę, że jak stoję na otwartym polu, to może mi coś grozić. Ale chyba nie aż tyle, żebym się przejmował. Ogólnie w tych adwensowych miałem wrażenie, że ten... że dużo łatwiej było nie zadawać obrażeń po prostu. Aliwod był totalny syfem pod Night Drink, była całkiem już też nawet w okolicach endgame'u. U mnie, o dziwo, udało się jakoś tak, że oboje byli całkiem użyteczni? Tak samo
wszyscy psioczyli strasznie na Erikę z ósemki i u mnie też była całkiem użyteczna. Powiem więcej, jestem nie, że powiem, że była bardziej użyteczna niż jej kochany braciszek. Znaczy inna sprawa, że bardzo często jak czytam jakieś komentarze, nie komentarze, to ludzie to pracują bardziej w kategoriach, że omega ktoś jest OP albo słaby, bo nie nadaje się do low ten counterana albo coś ten deseń, tak? I nie jestem pewien, czy mogę traktować takie wypowiedzi jakoś super poważnie. Przysięgam, że nigdy nie nauczę się korzystać z tego interfejsu. Załóż normalny mierz, żeby nie zużywać wytrzymałości bardzo z ważnych rzeczy. I żeby nie było, wiem, że zajął małego Petrze. Znaczy nie, też rzadko kiedy wydaje mi się, że jeżeli gra się casualowo, jak to zostało określone, to są postacie, które rzeczywiście się nie nadają, tak? Wydaje mi się, że w takim casualowym graniu większość postaci jest okej. Nie mówię, że jest super silna i w ogóle, tak, ale tak po prostu, żeby przejść grę, to można grać każdym i nie ma problemu. Jedni wiadomo będą lepsi, jedni gorsi, tak, ale no jakiejś super tragedii to nie ma. Czemu się wszyscy teraz zabiją w tytule? O szóstce nie chcę rozmawiać głównie przez to, jak bardzo zabawnie i interaktywnie wygląda pod względem trafiania. Jezu Chryste, RNG trafiania ludzi na tronach jest tak kurwa zjebane w szóstce. Jest niewiele rzeczy, które nienawidzę bardziej. Częściej mam wrażenie, że trafiam w SNT 5, jak mamy na sobie sukundę, niż generałów, którzy są z definicji wolni, jeżeli się to na tronie. Ej, słuchajcie, zrobimy, że cel, który musisz zabić, ma plus 3 obrony, plus 3 magiczne obrony i plus 30% uniku, bo siedzi na tronie. Fucking hell. Masz ten cel, który ma jakieś 30 obrony, więc nie tniesz go absolutnie żadnym fizycznym atakiem. Dobra, ale mam magów. Ma 15 mierzy Kejsa i zdaje mu po 2 magią? Monka S? Jego zwykły oszczep zdaje mi po 20 na hita? Monka Giga? Wiecie co? Jestem na tym etapie, że już nawet nie chcę mi się kombinować. Ktoś jeszcze ma urodziny? Yuri. Yuri Taldet? Jestem po prostu dzisiaj w tak wyśmienitym humorze. Nie wiem, jak ja to robię. Znaczy, powiem szczerze. Jestem do tego stopnia zleniwiony, że chyba po prostu przeseminiarkuję sobie pozostałe dni.
To już jest ten etap. Nie wiem, ostatnio coraz częściej się łapię na tym, że końcówka gdy nie przytawia jakieś takie wypalenie trochę, że już byle do końca bardziej niż cokolwiek innego. Ej, ale przynajmniej Luna ma szansę na kryta. Ha, ha, ha. Luna krytująca ostatniego bossa. Never forget thee. Nic tak nie bawi jak magowie krytujące ostatniego bossa za pełne HP. To co, jeszcze jedna seminarka. Nie oszukujmy się, Belef już nawet nie dostaje jakoś specjalnie dużo tego. Specjalnie dużo expa za te walki, więc nawet nie wiem, czy jest sens się pchać na nie. Oj, posetę w ten padę, nie zajęła po stoporach. Przeboleję. Mówię, że w momencie, kiedy nieironicznie się dostałem na przechodzenie ostatniej misji solo, to takie rzeczy jak... Czy moja postać bija plus w topodach? Nie należy do moich zmartwień. Zobaczmy tego setefa. Cztery, panie i panowie. Dobra. Wiecie co? Tak, żeby niczego nie skopać. Bo nie jestem pewien co do jednej rzeczy i nie chciałbym tego spierdzielić. I tak mogłem zrobić seminarkę stopodów, ale to przekracza moje IQ na chwilę obecną. Nie czepiajcie się mojego niskiego IQ. Widzieliście to, prawda? Mógłbym mieć teraz trzy postacie, które się warpują. Przed podjęciem decyzji, Belef poszła na cmentarz. Złożyć kwiaty na grobie swojego ojca. Sumana. Kurejziu. Czy jest ktoś, kogo kochamy? Aż mamy szeroki wybór. Dają. Generalnie złota zasada jest taka, że to jest nasza droga do supporta, które zazwyczaj są traktowane jako te, powiedzmy, romantyczne. Czasem platoniczne, ale generalnie romantyczne. I w większości wypadków są to romanse między kobietą a mężczyzną, z drobnymi wyjątkami, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Głównych postaci na pewno z supporta, w sensie z lordów z danych domów. Z supporta może mieć na pewno Edelgard z żeńską Belef. Ich to chyba tyle? Nie jestem pewien, czy Yuri nie może mieć z supporta z męskim Belefem. Ale tutaj głowy nie dam, naprawdę. Plus teoretycznie, z tego co pamiętam, Rhea też może mieć supporta, ale to by wymagało, żebym robił supporty z Rheą, jak już wróciła do siebie.
Anyway. Pozwólcie, że zrobię jedną szybką rzecz. Nie mam, cholera. A szkoda. Dobra, czas iść memować. Czas na ostateczny mem tej kampanii. Ostatnia walka. No jak wszyscy wiemy, nie może wszystko pójść dobrze zgodnie z planem i w ogóle. Powiedziała tak, że się rzuciła na ICBM. Czy mogę podjąć tak trudną decyzję? Czy będzie mi dane podjąć taką decyzję? Tylko najpierw musimy usłyszeć całą prawdę o sobie. Jesteśmy tworem stworzonym przez Re i mamy sobie Crestona w Sotis. Którą to zresztą Rea chciała w ten sposób skrzesić. I do tego sprawdzały się te wszystkie eksperymenty. Tak nawiasem mówiąc, to chcę, żebyście zdawali sobie sprawę, że Bylef nie jest absolutnie pierwszą osobą, która powstała w ten sposób. Sotis to matka Reja, Rea to matka protagonistki, a jednocześnie protagonistka jest teraz Sotis, bo się sfuzjowały. Protagonistka jest matką swojej własnej matki. Ha, ha, ha! A, czy to już poziom Kingdom Heartsów? Nie, nie przesadzajmy. Jak już mówiłem, to była 12 próba. Właśnie to nawet nie, Bylef nie była 12 próbą. Tylko jej matka była 12 próbą. I powiem więcej, Bylef nie przeżyła tego porodu. To jest choć trochę rozsądne. Mając do było uratować dziecko, albo nie uratować nikogo. To też coś, co było wcześniej bardzo mocno implikowane. Nie pamiętam, czy mówione wprost, że Rea uratowała Geralta swoją smaczą krwią. I dlatego Geralt tak wolno się starzeje. Powiedzmy, że jeżeli chodzi o geny, to loteria została wygrana po kilkukrotnie. Jeżeli ten eksperyment by się nie udał, to już naprawdę nie wiem, co by się musiało stać.
A co ty miała dalej w dupie? Tyle czasu wisiała u nas w pokoju, że mogę przynajmniej pójść się przywitać. Widzicie? Tak to się kończy, kiedy zaczynacie odwalać 15 tysięcy czerwonych flag w poprzednim chapterze. Leo! Leo! Leo-sama! Do-nasai-mashita-no? O-kokoro-o-shizumete! Karada-ga-tai-kiru-zu, mon-shou-no-chikara-ga-bou-sou-shite-iru-no-ka? セテス様、大変です。ガルグマクの各所で白き獣が信じられませんが、司祭や騎士が姿を変えていったという報告も。白き獣？まさか、レアが血と石を分け与えたものたちか。セテス様、魔獣がこちらに向かってやってきます。レアを目指して。緊急事態だ。このままでは暴走した白き獣と その剣族によって炎は滅びる。残された手は一つ。白き者を、レアを、レアを撃つのだ。 Koniec końców wszystko sprowadza się do tego, że musimy zabić naszą Matulę. To jest też motyw, który bardzo często się w Fire Emblemach przejawia. Znaczy przejawia, przewija. Mianowicie, że smoki z czasem w jakimś tam stopniu degenerują. A biorąc pod uwagę, że Rea dość mocno oberwała, to proces się przyspieszył, że się tak delikatnie wyraża. Dobra, ważne pytanie, czy ja naprawdę chcę to memować, czy nie? Bo powiem szczerze, nigdy nie robiłem tej misji. Zresztą ogólnie pierwszy raz sobie w tą ścieżkę i to jest ostatnia z tych, które mi zostały do zrobienia jako tako. Więc pod tym względem się zastanawiam, to czy chcę memować, czy nie chcę memować. Chodzi mi naprawdę, żeby to zrobić, ale... Tak, teraz spróbujemy. Najwyżej, jeżeli się okaże, że to jednak za dużo memów, to zrobimy to po normalnemu. Generalnie naszym celem jest pokonanie przeciwnego dowódcy Krymysera. Jesteśmy otoczeni zewsząd. Dosłownie zewsząd. Jedynym sposobem, żeby przegrać to, żeby byle wpadła. To nie powinno być takie trudne, prawda? Prawda? Znaczy, powiem tak, nie spodziewam się, żeby to wyszło. Innej sobie, żeby wejść w szeregi kościoła, trzeba przyjąć krew i kryształy Rei, przez co teraz staje się jej sługami. Są jedna ważna rzecz. Bo mam złe przeczucie odnośnie innej rzeczy. Czy to nie jest tak, że ona ma jakiś idiotyczny zasięg? 1-5.
A nie, chyba nie miała nic specjalnego. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Z tego co widzę, to musimy wchodzić od lewej strony, tak naprawdę. Będzie zabawnie, to na pewno. Hej, bo ja teraz HP. To jest niepokojące. Dość szybko je odzyskuję przez to, że mamy kresta, ale... Przeciwnicy nas chodzą z podniami fortecy. Jest to niepokojące, muszę przyznać. Dobra, bestiami się aż tak nie przejmuję na chwilę obecną, nawet jeżeli... Nie spodziewam się, żeby były łatwe i przyjemne do ubicia. Dobra, żadnego paska niestety nie zdjęłem. Ja w ogóle działałem umiejętności Rei, muszę to zobaczyć. Chyba redukuję obrażenia 80%. Jednostka regeneruje 100% punktów zdrowia, jeżeli biała bestia jest... To może nie być nic, jak to zrobię solo, wiecie? Tak tylko mi się wydaje. Zwłaszcza jeżeli te cholerne smoki będą cały czas nadlatywać z dołu. Ale spróbować mogę. Zobacz, jak patrzę na to, że tracę chpeki, to trochę mnie to nie pchoi. Let me solo, hell, może nie pyknąć, I know that. Wow! Czy on przeżył na Miraklu? Czy oni mają Mirakla? Holy fuck! 7,5% skurwysynów. Dobrze, rozumiem. Rozumiem. Przyjąłem argument. Muszę też uważać z tym Bejsordem, bo on jednak zużywa dość sporo tych. Dość sporo durability. Więc mam wrażenie, że używanie go może być trochę niebezpieczne w ten sposób. Ile eliksirów mamy? Po co mi eliksiry? Okej, już widzę, po co mi eliksiry. Okej, już widzę, po co nie potrzebuję eliksirów. Frejerzy. Wiecie jak to, że co, że ja nie dam rady? I
Im dłużej na to patrzę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że tak, mogę nie dać rady. A nikt nie zaszkodzi mi próbować. A więc powiedzmy sobie szczerze, gdybym chciał stwierdzić, że nie, nie dam rady, to już dawno bym stąd wyszedł, okej? Okay? Ja ci kurwa dam Miracle, skurwysynu. Czy to jeszcze tak działa? Cześć, czy one mają coś takiego? Nie, nie mają, przynajmniej na papierze. Jezu, przestań z tym miraklowaniem się! W tej chwili mam bardzo intensywne, że co, że ja nie dam rady? Z drugiej strony, im dłużej patrzę na to, ile tu jest tych kolejnych smoków, to jednak gdzieś tam w głowie siedzi, że tak, mogę nie dać sobie rady. Naprawdę mnie niepokoi, jak długo ja to przeżywam, naprawdę. O, a propos. Ale jeszcze żyję. A propos. Dobra, koniec memów. Czas zrobić to normalnie. A czy wiecie co, w sumie ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Taka bardzo głupia, ciekawa rzecz. Tylko potrzebuję na to chwili. Uwaga, robię głupią strategię numer 2. Proszę, nie przejmujcie się mną. Uch, nie przejmuj się. Wiem, co robię. Czy jakoś tak? Chcę zobaczyć, okej? Okay? 8L4, oh boy. Wiecie, jak to mówię, ja wiem, co robię.
Okej, nie wiem co robię. Boję się regenerować barierę. Dobra. Koniec tego dobrego, robimy to normalnie. Tylko jeszcze dla memu pozwolę sobie tu umrzeć. Powiedziałem, pozwolę sobie tu umrzeć. Dajcie mi umrzeć. Dziękuję. Dobra, teraz już na poważnie, robię to normalnie. Niestety gra nie pozwoliła mi się ze sobą zabawić, co absolutnie też to rozumiem. Ja no kurwa, to byłoby za głupie trochę. Znaczy, inaczej, wiem, że są misje, które da się tak zrobić. Ale to nie jest jedna z nich. Ostatnia misja Złotych Jeleni na pewno jest do zrobienia samą Lizitero, jak ktoś się bardzo postara. Znaczy inaczej, jest w stanie zdjąć ostatniego bossa w jedną turę na hita, o tak powiem. Ale to już jest absolutny mem. Ja już głupio o tym mówić. No dobra. Jeszcze raz. Zestaw jest, to jeszcze adiutantów. Te weź jako adiutanta Feliksa. Te weź jako adiutantkę Manuela. Te weź jako nikogo. Te weź jako adiutanta Kaśkę. O, to ja się będę. Gdzie są moje jednostki? Bo ich nie widzę. Okej, okay, chyba się pojawiają. Tak. Nie widać ich na mapie, ale są. Ale pięknie się docztują. Widzicie to? Czy on ma rzeczy? Po co mu rzeczy? Wystarczy, że ma potężną magię. Anyway. Tym razem musimy się zająć tymi cholerstwami. Nie, co, aż te bestie biją. Generalnie spora część walki wciąż może wyglądać bardzo podobnie do tego, co już widzieliśmy. To musimy powstrzymać tą twierdzę na dole, z której przychodzą przeciwnicy. Osiemnaście. Trochę mało. Konstans, chcesz się nim zająć? Stąd to będzie bolotnik tylko. A tutaj nie jestem pewien, czy zdąży. Ja powinna zdążyć uciec. Otóż to. Czy ktoś jeszcze jest do zdjęcia w tej turze? Zobaczmy. Na pewno jakimiś meteorami, nie meteorami by się dało, ale tak to... Wolę nie edukować. Podjeżdżać nie będę raczej. Żeby ktoś mnie tam nie ostrzelał. Czy ktoś gdzieś napaliście? A nie, to tylko Pegas. Wydaje mi się, że on tu może podjechać, żeby to edukować. Stąd Kometeor, to nie. Lizita jest w tym położeniu. Bo stąd? O Boże, ty możesz stąd dotkować? Zawsze zapominam, jak absurdalną ona ma zasięg, okej? Okay? Cudownie. Cudownie. If you know what I mean. Dobra, ta skurwa to nie aktywne, więc nie jest źle. Zaraz się zajmiemy tą bestią.
Oni się tylko leczą, jest nic strasznego. Proszę, więcej się wylecz. A nie, ile poziomu dla Felixa wpadnie w tej walce? W tej jednej, jedynej. Anyway, muszę coś z tą bestią zrobić. Czy ty masz jakiekolwiek gambity ustawione? Tak. Ale to nie jest położenie, żebyś to dostał. Ile ty masz zasięgu? Na tyle, że ty możesz stąd atakować. No i dobra, teraz tylko zabić tą bestię nieszczęsną. Akurat zabicie jej nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu, tylko... Stamtąd ktoś nie może strzelać, czy atakować? Jezu Chryste! Przestańcie mieć zasięg za duży, proszę. Bolting, prawda? Yep, bolting. Czy też mnie to atakuje na chwilę bestia? Nie, tylko bestia. To czemu ja to się przejmuję? Ta bestia ma jakąś idiotyczną odporność na magię? Jak w ciekawości. 26 resista. Nie powiem, sporo. Nic z czym sobie Excalibur nie powinien poradzić. Zwłaszcza jak sama atakuje magią. Drugi pasek HP. Przysięgam, jeżeli ona się zmirakluje na atak Bernadetty, to komuś zrobi coś niedobrego. Okej, twój. Obwiniam to, że ktoś posiadał zmysły. Tatakae? Czy ja strzelałem Tatakae? Nie, przysięgam, wcale nie triggeruję w tym momencie fanów Shingeki no Kyojin. Defiant Mag. Dobra, jako że wiem, że i tak będę można w tamtą scenę się powoli udawać, to przynajmniej zacznę się kierować tę scenę. Co tutaj mogę zrobić? Powinienem być w stanie stąd zaatak... Jezu, to jest te bestie niedażliwe na magię! To już ten moment, kiedy zabawa się kończy. Dobra, to chyba skończymy tutaj w takim razie. Internet nie pozwala mi oglądać streama. Trochę znam uczuć, zwłaszcza patrz na to, jak ostatnio mi celikowe streamy wyśmieją. Kompletnie nie mam pojęcia czemu. Czy to jest by the way? Mm.
の砦から白き獣が次々と。急ぎ砦を抑えねば。No, czyli musimy zajść do fortecy, dokładnie tam. A jednocześnie musimy wyciągnąć jakoś tych Pegazów. To pytanie, co ich może bezpiecznie wyciągnąć? Zasiadę, Ferdek? Powinieneś zasiadę. A wiesz, to nie... Okej, czyli to nie byłoby aż tak bezpieczne, jak myślałem, niestety. Okej. Belni nie masz tyle zasięgu, a szkoda. Ty nie masz fizyka, więc się nie opłaca. Metodowanie Pegazów nie ma sensu raczej przez to, jak wytrzymały na magię one są. Więc raczej się z tym wstrzymam. Zastanawiam się, czy próbować się już tutaj przebijać w takim razie. Wydaje mi się, że mogę. A tutaj muszę wymyślić, co z tym robić. Znaleźć to weź ty wiesz, Hildę trochę. Bo będzie tego potrzebować. Setef też w sumie mógłby podlecieć. W idealnym świecie bym chciał, żeby zgarnął tego Pegaza nieszczęsnego też zaraz. A to się jeszcze okaże, czy w tej turze, czy w następnej, czy jeszcze jakoś inaczej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? W tej turze chyba nic specjalnego nie zrobię. Więc zobaczmy, co oni wykombinują. Au! Zaraz obezwała. To coś nowego. Dwa HP. Smutno mi. Co gorsze, nie mam żadnej silniejszej broni. Zabierze się NG. Tak, zabierze na NG. I słusznie, pierwszy pasek padł. No dobra. Czyli tak, teraz muszę się zająć tym łucznikiem. W ogóle muszę się zająć nieprzyjemnie dużą ilością rzeczy z tego co widzę. I nie ukrywam, że nie jest mi to zbytnio na rękę. Bo moim takim absolutnym priorytetem będzie zająć się łucznikiem. Tym łucznikiem. Okej, okay, tym łucznikiem. Nie powiem, znalezienie odpowiedniego miejsca tego wymagało dłuższej chwili niż bym chciał. Dobra, to jest to, co chciałem na razie zrobić. Istnieje świat, w którym byłbym w stanie zabić te bestie, no w tej turze teraz, jak o tym myślę. To nie wiem, czy po tej stronie sobie poradzę. Wasza patrz na to, że Ferdek trochę obrywa. Zobaczmy. Zakładając bullshito, brak bullshitowych mirakli, to powinien dać radę chyba? Może? Teraz się przekonamy. Hej, hej, idźmy.
czarnej? Tak, dobra, mam jeszcze parę ruchów do wykonania. Teraz tak, chciałbym, żebyś ty przyciągnął te bestie. No nie, dwóch mogę nie dać rady na zabić teraz, jak o tym myślę. Jedną tak, dwóch nie. Z drugiej strony ona teraz jest ogłuszona, więc najwyżej CTF-a poleci. Więc mogę się skupić na tej drugiej. To też nie wiem, czy mam do niej zasięg. W ten sposób na pewno się nie uda. Spetka to w ogóle nie dowierzę. Jop. Czyli prędzej bym był w stanie tę bestię zabić, tak naprawdę. A tamta druga kula i dusza. To też nie jestem pewien, czy będę w stanie. Powinienem być w stanie, ale nie jestem pewien. Czterdzieści sześć. A czymś zdublujesz? Nie. Op. Musiałoby krytnąć, żeby zabiło. Jasne. I Miracle. Nie, nie to udało. Nice. Bardzo nice. Mam nadzieję, że ta bestia mi to wielkie rozpierdolenie zabi, zwłaszcza na Petrze. Co na to peca? Miss. Nice. Więcej niż nice. Program bity latają, to mam trochę balony. Na pewno muszę zabić tą Wise, żeby mi Linharda nie zabija. I znaleźć jakiś sposób, żeby się tu dostać w miarę bezpiecznie i rozsądnie. Aż też nie oszukujmy się, w razie wątpliwości pozostaje opcja... Boarding nie wystarczy. Opcja Warp, ale wolałbym z niej korzystać, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. A znam, że cię takie się okaże. Ty masz 29 defa. Ty masz 52 ataku. Holy fuck. Właśnie muszę tutaj się jakoś dostać, tylko jednocześnie nie mam za bardzo kogoś, kto powiedzmy bezpiecznie to może przytankować. To mnie strasznie frustruje. Bo to ile oni mają ataku jest niedorzeczne, jak na Falcon Knightu. Ja nie mówiłem o tym ostatnio bodaj na streamie, że jeźdźcy Pegasów mają dużo wyższe growthy, jak są po stronie AI. Hmm.
Nawet nie jestem pewien, czy PC da radę, szczerze mówiąc, zabić pieca Pegasa z pułkiem. To jest najgorsze. Dobra, zróbmy to inaczej w takim razie. O mój Boże. Czy wy to widzicie? Ten Hitchens. Niepojęte. Naprawdę niepojęte. No i teraz zobaczmy. Używa Gambitu najwyraźniej, a te 19 razy raczej dużo. Ale przynajmniej uda mi się ich wyciągnąć, przez co będę mógł się tam zatrzymać. Co już samo sobie dużym plusem. Ale strzec go. Nie strzec Gambitu, bo ktoś ciebie jebnie. To jest strzec Gambitu. Muszę jakoś tą nieszczęsną bez. Chyba żartuję, że nie trafiłem. Wyrzucie się z kantę łuczników, potwierdzam. Dobra, to jeszcze raz. Posłuchaj mnie, bestia. Wraca się trzej raz. A to standardowe, to jest takie... Jest praktykant, on tu jest po to, żeby wykonywać chujową robotę, której nikt nie chce najpierw jeszcze za pół darmo, albo w ogóle za darmo. Można go wykorzystywać jak nam się żeby nie podoba. Właśnie się zastanawiałem, czy istnieje świat, w którym on da radę zabić tego smoka. Ale nie spodziewałem się tego ani przez chwilę. Do wtorku muszę zanieść ten dziennik do bossu. A, no to... Słuchaj, no... Trzeba było wcześniej to ogarniać, a nie na ostatnią chwilę. Wcześniej Osho? Berlin. A dopominałeś się codziennie? Nie? No to trzeba było się dopominać codziennie. Czy jakoś tak? Jestem przyzwyczajony do skuteczeństwa w miejscu pracy, więc nawet nie to jakoś pisanie nie dziwi. Pojawiła się kolejna bestia, niestety. Srebrny pewnie nie da rady, no. Niestety. Ale dobra, przynajmniej uda mi się załatwić tych kolejnych pegazów. I przy odrobinie szczęścia dzięki temu będę mógł też się pozbyć zaraz tego. Tych posiłków smoczych. Chyba coś mi tu nie gra. Że kto niby atakuje Petę? A nie wiesz, to nie Petę, to Fetka. Never mind. Zabiję za normalne hit chance, przysięgam.
54, ty masz 62, czyli nieźle. No dobra, to powoli ogarniamy tę stronę mapy, więc nieźle. To muszę ogarnąć teraz co zaś z całą resztą. Łucznik... nie. Czyli powinienem mu spokojnie setafem tu przelecieć. Powinien, prawda? 18. Whatever. Czy ładnie przyda się walce ze smokami? Pewnie coś mógłby zrobić, ale nie wiem czy na tyle dużo, żebym chciał go używać. To jest raczej w tych kategoriach, bym powiedział. No, bacha jest może. Tak długo jak nie krytnie, to będzie okej. Okay. Ani może krytnąć. Weźmy je dla ich brefa, strzela, zrobi mi coś? Nope. Nope. 19% szans na trafienie, bo resystencja jest OP. Tak na razie mówiąc, Klot z Alistansem też potrafi bardzo intensywnie unikać prawie jak protagonistka tutaj. Więc też potrafi robić bardzo śmieszne rzeczy pod tym względem. Dobra, ty nie masz gambitu, ty nie masz gambitu. Kto może mieć gambit? Ty masz gambit. Bo muszę się pozbyć przynajmniej jednej tej bariery. Jak się jej pozbędę, to już jakoś powinno to pójść. Jeden. Kurwa, jeden. Nie mogę. Jeden. Jeden. To nawet nie jest miracle. A widzieliście, co im brakowało, żeby zablokować fortecę? Ruchu? Zgadza się. Jeden. A weźcie po mnie zaraz coś strzeli i nie będzie to nic dobrego. Chciałbym wierzyć, że Berni go zabije. Mamy to. Uspokój się, Rea. W sumie ostatnio zapomniałem sprawdzić, czym się te formy różnią. Priorytety, panie i panowie. Priorytety. Prawdziwy kamień Seiros, jedyno... Ajajaj, 8 zasięgu. To będzie okropne. Jeszcze dostaję połowę obrażeń za to, że jest sobą. Oh boy. Przypomnij proszę. Au. To nie wygląda dobrze.
że się tak bardzo delikatnie wydarza. Dobra. To, co Setef może oberwać, zaboli potencjalnie. Chyba, że. Zajmę fakt, że to Setef może oberwać, trochę zaboli. Więc zastanawiam się, czy nie lepiej będzie się tutaj wycofać akurat. Dasz radę zabić tego smoka? Skrytem na pewno. Nie wszedł. Smutno mi Boże. No dobra, w każdym razie tą stronę mamy w miarę pustą, tylko jeszcze coś z tymi smokami po boku by trzeba było zrobić. O mój Boże. Najgorsze jest to, że te wszystkie smoki atakują magią, więc muszę coś kombinować z magią tak naprawdę. Jeszcze ma ruch? A tak, Sylwek. Widzę, że golemy zaczynają się ruszać. Smoki też do mnie lecą. Ogólnie mam wrażenie, że wszystko zaczyna powoli na mnie lecieć. I mean, powiem szczerze, dla mnie to nawet lepiej, bo oszczędzi mi to problemów, jeżeli chodzi o ogarnianie samej Rei. Dużo łatwiej będzie się nią zająć, jak już wszyscy do mnie rzeczywiście podejdą. Chyba, że oni teraz wszyscy biegną na Hama do Rei. To wtedy mam dużo większe problemy. Wciąż nie krypło. Holy fuck. Jeszcze obezwałem. Wow. To wygląda coraz bardziej niebezpiecznie. Powiem więcej, istnieje niezła szansa, że ja w tej sytuacji mogę umrzeć. Ulala. Nie no, przecież na pewno nie umrze, prawda? 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 Dobra, ile wy macie zasięgu? A, czyli to wszystko jest wasz zasięg. Jakby to powiedział klasyk, nie wygląda to dobrze. Ja wiem, cały czas dziwnie się czuję z tym, że moje postacie magiczne powinny tankować tej rzeczy, ale no tak to już działa. Nie Luna. Się powinno udać, o tyle, że się mogę wycofać, tylko wolałbym głębiej je zabinę. Najwięcej jest tam u mnie flank chyba akurat, więc to ona powinna się cofnąć, znaczy ona powinna zostać do tankowania. Bo smoki jej zadadzą 2x2, 2x2, jest trochę wyrzepka. Dobra. Co się tutaj ważnego dzieje? W najgorszym, takim absolutnie najgorszym, najgłupszym przypadku moja protagonistka umrze teraz, ale to już naprawdę nie jest scenariusz, który chcę zakładać. Okej, okay, zobaczmy jak pojawia się MNG, I guess. Monka Giga. Dalej. No, pokażcie mi to, co mnie najbardziej interesuje. Okej, okay, żyję. To było niebezpiecznie blisko, jak na moje standardy, tak wam powiem. Arigato.
Ha, dobra. Co ja teraz mogę zrobić w takim razie? Co jest bezpiecznie teraz zrobić? O, powiedz, że nie to, ale... To jest bezpiecznie zrobić. Bo Bracelet atakuje dwa razy najpierw, zanim wejdzie kontra, więc... Statystycznie nie istniała szansa, w której... Może statystycznie, matematycznie nie istniała szansa, w której bym to umarł. Czy sięgnę fizykiem tam? Tak. Nice. A teraz muszę wymyślić, co z tymi kolejnymi skokami. Zwłaszcza, że już pewnie... Znaczy, czy też mieć mam mnie gambity? Mieć mają. Dobra, czyli będę miał przynajmniej jedno z tych cholernych bestii. Czy ty masz gambit? Nie. Czy ty masz gambit? Tak. Właśnie z tym pobiciem może być problem, dlatego się zastanawiam głównie. Zwłaszcza jak patrzę na to, ile te cholerne bestie mają magicznej obrony. Zastanawiam się, czy jestem w stanie chociaż jedno z nich zabić w tej chwili. Bo tak patrzę, że z dwiema może być spory problem. A jeszcze biorąc pod uwagę, że tutaj jest stała jedza. Czy ty masz zasięg do bestii? Masz. Czy jesteś w stanie zabić te bestie? Nie. Nie spasować go zabić. Chciałbym, żeby ona spróbowała zabić te bestie, tylko widzę, że są z tym problemy. Ale to całkiem problematyczne. Bo ty stąd nie ma zasięgu, nie. Znaczy na pewno Bernie może jedną dobić, jak już będzie na ostatnim pasku, tylko to nie do końca mnie satysfakcjonuje. Ty stąd nie ma zasięgu. Właśnie najbardziej się z tego wszystkiego chyba opędzę, bo ja teraz jak o tym myślę. I ofertka w sumie też. Tutto. Bo mogę bezpiecznie dołożyć, że żadna z postaci Kenzo nie będzie w stanie zaatakować. Setef też nie. Chyba, że nie. Tam też nie, ale to nie.
Mogę liczyć, że Konstant skrytnie. Bo Gambit mi tu niestety niewiele da, nawet gdyby Benny go miała. Chociaż w sumie. Okay. Masz Gambit? Nie masz. Tak, nie ma o czym dyskutować. To czekajcie. Jeszcze nie to? To czekaj. Dobrze. Najbardziej mi ciekawi z tego wszystkiego, czy Peta to przeżyje. Jak nie, to będziemy mieli ten sygnał cofania, coś czuję. Uwaga, uwaga! Wszyscy żyją. Gra wygrana. To nawet nie było trudne. To teraz muszę wymyślić, jak się zająć tym cholercem znowu. W czasie mam jeszcze jedno Fortify do zużycia w każdej chwili. Jezu, przestałeś, to bestia bije. Ja też pewnie nic by ją dublowało w tej chwili niestety. Feldek nie ma Gambito. W ogóle tutaj chyba nikt nie ma Gambito ofensywnego już w tej chwili. Plus 6D faca mi niewiele daje. Niby mógłbym waltnąć albo waltnąć. Na pewno mogę waltnąć Feldka i on wtedy będzie miał dużo większe szanse na przeżycie. Bo teraz jest 24 razy 2, tylko muszę przynajmniej jedną z bestii i tak zabić wtedy. Tyle Bernadetta zada przez pancerz Brave Bowem? Dużo. Miałem nadzieję, że krytnie, ale aż tak dobrze to nie ma. Czy jesteś w stanie dobić te bestie? Tak. Dobra, czyli teraz na spokojnie Feldek przeżyje, więc nie jest źle. Ty możesz polecić się zajmować tymi spurwielami, bo domyślam się, że będzie potrzebna z nimi pomoc. Niestety takie już uroki tych Pegasus Knightów na magię są straszliwie odporni. A tutaj mamy głównie magów, jednak jeżeli chodzi o tych, którzy zostali do radzenia sobie z nimi. No spójrzcie. Sylwek praktycznie im nic nie zadaje w tej chwili. Poison chyba wszedł. Jeśli dobrze mi się wydaje. Z
strzałach, no i za 26 to już trochę więcej. A ty jak trafisz, to zabijesz. Trafiło, nice. Kogo to bestia będzie atakowała, jeżeli tak zrobię? Bernadette. Alnaki. Ale przeżyję, więc whatever. Szalimy sobie, czemu by nie? I pytanie, co się tu działo? Muszę wreszcie dobić tego cholernego smoka, bo mnie zaraz coś strzeli i nie będzie to nic przyjemnego. Dobra, ty poleci w kopelni. Oni powoli zaczynają do mnie biec. Ja zobacz, ta misja się dłuży. Znaczy, może nie dłuży, ale... Ma wrażenie, że bardzo wolno powiedz się robi, o tak powiem. Myślałem, że jest na tyle przelewelowany, że nie będzie ona stanowiła większego problemu, ale najwyraźniej odrobinę jej doceniłem. Przy czym w tym przypadku odrobinę jest sporym niedomówieniem. Na wafle, nie słuchaj, mam robótkę. Najprostsza jaka istnieje. Jezu, to tak boli, jak to widzę. Też się obrażeń tych brakuje. Aż daje to na pewno tyle, że może Fedek podjechać, ale... A Bernie to już w ogóle zabitej sieczka w tym momencie. Czy ja w ogóle muszę cały czas na tym stać, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Before muszę. I zaraz będzie mi bardzo przykre i smutno. No i idziemy. Dół mapy jest w dużej mierze załatwiany. W takim razie. Więc możemy powoli myśleć co dalej. A, na pewno wypadałoby robić jakiś progres w górnym kierunku, tylko tutaj dość mocno jestem blokowany cały czas. Jezu, luny mi się skończyły. Pewnie potrzebuje leczonka trochę. Nie jakoś bardzo mocno, ale jej się przyda. Na wszelki wypadek tak zrobię. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Dobra. Zresztą zaczekajmy. Oni mają niestety zasięg. I trafiają. To jest przerażające. Ktoś mnie w końcu trafia. Tych białych bestii jeszcze parę jest niestety. Więc też trzeba będzie sobie jakoś z nimi radzić. Czy jest tam w ogóle jakaś dźwignia do opuszczenia tego mostu, czy nie? To jest Fire Orb. Dźwignia jak takiej nie widzę, chyba że... Da się ten most opuścić po prostu stojąc przy nim. Bo to też czasem jest opcja. Ebe. Pierwsze hapeki zdjęte. Chciałbym rozwalić te ściany tutaj. Żeby mieć odrobinę więcej wstępu. Na pewno chociaż trochę ułatwi mi to życie. Dobra, daj, co my tu mamy? Potrzebuję, żeby Berni zajęła się... Berni, Lizda zajęła się tym łucznikiem.
Ile to ma zasięgu? Co z longbowem biega? Nie, daj bo. Ma plus 1. Patrzcie na skurwy syna. Nie będę się bawił. Ani odrobinę więcej niż jest to absolutnie konieczne. Dobra, wycofajmy setefa. Wydaje mi się, że warto tam podprowadzić kogoś z moich magów nadwornych. Żeby to przytankowało. Pełnych. I lecimy. Co dalej? Pudło. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Nie mamy szans na kryta, póki oni mają pancerz, ale to nic strasznego. No i dobra, teraz tak. Oni mają zasięg. Najgorzej. Bolting to nie do końca to, na czym mi zależy. Ale fajnie. Czemu nie? Kto ma na mnie zasięg? Ta bestia. A jak ta bestia, to nie tak źle. Dziesięć razy dwa, Hades pewnie. No, 23 razy dwa. Może nawet krytnie. No niestety, nie tą razą. Czy wierzę w 69%? Wiem, że nice i w ogóle, ale trochę ryzykowne. Chyba, że. To już wierzę. Essa. No i dobra. Jesteśmy w miarę dobrze ustawieni na chwilę obecną. Teraz tylko zastanowić się, jak przydostać się do środka, żeby jednocześnie Rera nas nie zawalała kompletnie. Bo też mam z nią ten problem, że do końca nie wiem, czy ona zaatakuje, jak tylko wejdziemy w jej zasięg, czy nie. Wolałbym, żeby tego nie robiła, ale cholera ją wie. Teraz się przekonamy, jak do oka tam wejdzie w zasięg. Ona powinna być w stanie przynajmniej po części przytankować. Mam taką nadzieję. Okej, zobaczmy, co się stanie. Rea będzie atakować. Cholera rost. Wow! Ona nawet nie używa swojej broni, ona używa tego. Tej swojej specjalnej abilitki. Zajmujące.
Więc mam wrażenie, że tym bardziej nie chcę stać się w zasięgu Freya i Fefasza. W sumie to by też tłumaczyło, dlaczego nie miała strzałki na atak. Skoro nie potrzebuje... Sam miała w opisie, że nie potrzebuje ładować swojego ataku, ale nie myślałem, że to aż tak działa. To takie zbalansowane, przysięgam. Czekajcie. On nie mógł zostać skrytowany przez tego przeciwnika, prawda? Siedem procent. Nie weszło to 7%, prawda? Czekajcie. Bo mój mózg matematyka bardzo intensywnie próbuje to policzyć. Miał 2% szansy plus minus na to, więc jestem w stanie uwierzyć, że to się mogło wydarzyć. Kurwa jego mać. Nienawidzę tej gry czasem. Zanim ktoś zakwestionuje, dlaczego 2%, a nie 7, to musiałem przynajmniej jednym atakiem nie trafić się z tych, które miałem. Aż co mi to pewnie odrobinę więcej, bo niezależnie od tego, aż musiałbym pewnie jakoś bardzo ładnie drzewka sobie rozpisać, ale generalnie szansa była na tyle mała, że nie warto było się nią zajmować, że się tak wyrażę. Jednocześnie ewidentnie... Hold up. Kurwy synu z Miraklem. No tak, Gonicka ma mało HP. Co może pójść nie tak?
Ona umrze. Nie tyle razu. Dobra, ile ty zadajesz tą swoją dziwną śmieszną magią? 19, whatever. Naprawdę nie trafiłem. Jezu, ależ tego mnie dzisiaj nienawidzi. Jezu Chryste. Czemu mi to robicie? Dobra, jeszcze cała ta prawa strona nieszczęsna została, co jest tak niepokojące, bo... Pewnie będę musiał obchodzić tak dookoła, jak się tylko da. Chyba karma za sprawowanie misji. Najgorsze jest to, że absolutnie nie jestem w stanie w to uwierzyć. Za dużo memu się stało. Powiem tak, tak długo jak nie stoję na tych nieszczęsnych czerwonych polach, tych czerwonych, to tragedii nie ma. Akurat ta misja jest dość niesławna. Co masz na myśli? Czekaj, właśnie nie powiedziałem czegoś o... Święty Boże. Jak można być aż tak retarded? Weź, chodź tu. Wierzę w ciebie, Petra! Ale jebła. Ze względu na długość. Jestem w stanie w to uwierzyć. Aczkolwiek... Większość tych ostatnich misji jest w miarę długa. Spójrz na umiej kile i te podniesienie tarcz. Cześć, co ona tam miała? Vital Defense. Kryty są niemożliwe. To chyba większość ostatnich bossów ma tych, którzy mają parę faz. Bo nie liczę tego złotych jeleni, bo on to w ogóle jest memem. A to... A, Boże, o to ci chodzi, Mira. Uznaję, że tego nie widziałem. Tam nic nie było. Nic nie widzieliście. Nic mi nie udowodnicie. Anyway, czas wiesz do przodu. Czas wreszcie coś wyruszyć. Nie chcę strzelać boltingiem. Jeszcze. Chciałbym, żeby dało się takich w cywilizacji usypiać konkretne jednostki, to bym sobie uśpił Sylwka po to, żeby nie musieć mu kazać za każdym razem kończyć tury i wiedzieć, kiedy już rzeczywiście wszystkie jednostki, które są tego warte, się ruszyły. Raczej mogę tylko zastrzelić. Strzelę, żeby mi nie zawracało głowy. Wage of Wonders grałem tak dawno temu, że już prawie w ogóle nie pamiętam. Wow! Udało mu się jebnąć mnie tak, że stać się najemników. Gra przegrana. Pytanie, czy tak jak da się dismontować jejców, to da się dismontować latajki? Tak.
Jakby się ktoś pytał o kontekst, tam są magic orby do strzelania na zasięg. Więc zastanawiałem się, czy mógłbym z nich potencjalnie skorzystać. A jednostki, które obecnie na czymś jeżdżą, niestety nie mogą z takich wygodnie nie korzystać. A szkoda. Byłoby to bardzo niezbalansowane, ale szkoda. Czyli ty mówisz, że już nie masz absolutnie... Nie no, masz do czego strzelać. Kolego tu biegnie. Pudło. Normal. Ale my powoli zaczną iść w moją stronę i całe szczęście. Myślę, ma wrażenie, o mój święty Boże, fudlaję, że tego nie widziałem. Essa. Nawet nie blisko jej w ogóle. Generalnie moim największym problemem w tej chwili chyba pozostanie to, że nie mam gambitów. Więc bijanie wszelkich pasków obrony będzie strasznie toporne i mozolne. Ale nie jest to coś, do czego nie jestem w jakimś stopniu przyzwyczajony, więc jakoś przeboleję. Chodźcie golemy, bo muszę się z wami pobić. A, ty masz zasięg, hej. Wydaje mi się, że odkąd stracimy najemników, to stracimy też te szanse na dodge, przez co to tego nikt nie będzie już aż tak spierdolona. Nie uwierzę, że w ogóle nie będzie, ale będzie mniej. Te potwory mają broń, na które są słabe. Znaczy... Ma wrażenie, że to jest bardziej kwestia, że mają broń, na którą nie są mocne, aniżeli są słabe. Czy one przy okazji są niewrażliwe na magię, póki mają barierę? Doskonale. Ferdek! Au. Ty masz w ogóle tyle ruchu, żeby... Nie, on nie będzie miał tyle ruchu. Ty możesz mieć tyle ruchu, ale sporo oberwiesz. O ile trafi. Nie trafił. Tutaj potrzebny byłby bolting, to nie. Stąd możesz strzelać. No może fajery mi się skończyły. A, w ten sposób. Okej, okay, czaję. Nie wykluczam, że działa to tak jak piszesz. Czy ja muszę podchodzić tak blisko w ogóle? Powtórzę się, czy muszę podchodzić tak blisko w ogóle? Nie. Czy jestem w stanie go zajść? Nie mam Hadesów tyle. Ech. Aż taka jest trudna. Czyli co, mówicie, że temu mogę mieczem zbijać natychmiast barierę? Zastanawiam się, czy nie fajniej by było, żeby to było gdzieś opisane jakoś w detalach. A może za dużo wymagam po prostu. A chyba Ferdek wieś na górę, bo wjeżdżanie po schodach kawalerów jest mozolne i upierdliwe. I trochę zajmuje. Wydaje mi się, że ta dwójka już może raczej tutaj bliżej do... Aż nie no, mogę też podejść tędy, pewnie dobrze. Albo pod modelu potrzebałem Mika, to raczej pewnie na kolej słaby. Niby tak!
Zgadzam się z tym. Ale biorąc pod uwagę, że on jednocześnie ma Salt Bakera, to to może być bardzo różnie interpretowane. Znaczy inaczej, jest miara, że powiem, że któraś misja jako tako może to tłumaczyć, tak? I ja po prostu w tej chwili nie pamiętam tego. I wtedy to było bardzo intensywne czepianie się o nic. A, wydaje mi się, że mogę już tak zrobić. Bo Liz teraz zaraz podleci i spuści samotnych pierdol. Tylko, że z odpowiedniego zasięgu. Dobra, tylko co mi tu jeszcze zostało? Jeden golem, jeden Pegas, jeden smog. Czyli nie jakoś super dużo, jednocześnie nie jakoś super mało. A, 3.12. How convenient, że akurat jest już pod zasięgiem, co nie? Miałem cicho nadzieję, że pozwolą mi, ale najwyraźniej oczekuję zbyt wiele. Kurde, fajnie było się nimi zająć jednak, zanim się zabiorę za ten. Za całą resztę śmietanki. Z drugiej strony nie jestem pewien, jak dokładnie się da to wziąć, to jest też problem. Mogę niby tak, ale boję się tego Pegaza trochę. Gambituję, to tym bardziej się nie przejmuję. Jeżeli ona podjedzie, to się źle skończy, to nawet nie próbuję. Lizita ma heala, to z niego skorzystam. Powiedziałem ma heala. Ma też warpa, ale cicho. Ma heala, na razie to mnie obchodzi. Czy tutaj ktoś się powinien przemieścić jeszcze? To nie zastanawia mnie, ile flame by dostała z tego Holocausta. Z tego Imblory of Effect 35 niby. Przy czym flame ma 39 resista, więc zostałem się szana w ogóle po obejrze z tego. Ma zaraz to przedstawiać przy najbliższej okazji. Bo nawet jeżeli powiedzmy obelwie za pełne HP-ki, znaczy za pełne obażenia, to i tak to przeżyje, więc nie zaszkodzi mi sprawdzenie tego, tak powiem. Czy jesteś w stanie go zabić? Prawie. Pani Felt, udasz radę zabić? Nie, ale mało. Czy ty dasz radę zabić? Jak trafisz? Czy jesteś, czy masz większą szansę trafić? Tak. Nice. Chciałbym, żeby sztankował tą bestię ktoś, kto jest bardziej odporny na magię, niż ta sama śmietanka towarzystwa, która tam pojechała. Nie ukrywam. Dobra, to wracając do testowania Holocausta. Zobaczmy. Ja sama,
A, to ma więcej. To ma więcej zasięgu, to pierwsze, a po drugie ignoruje Resista. Czyli nie mogę tak traktować, to najważniejsze. Czego się dowiedziałem z tego? Cóż, przynajmniej wiem na przyszłość. Zresztą jest praktycznie gwarantowane 35 obrażeń w osobę, która tam leci, jeżeli trafi. A póki co zdaje się, że częściej trafia, aniżeli nie trafia. Kto z was ma najwięcej lika? 13, 16, 7. Naprawdę. Znaczy no... Nie oszukujmy się, pan w tej sytuacji może być tylko jeden. Zrobimy to metodą bardzo siłową. Tylko najpierw muszę się zająć wszystkimi moimi smokami. Zdałem sobie sprawę z jednej niemądrej rzeczy. Protagonistka zaraz obelwie. Znaczy tak, ale obelwą też ci, którzy są obok niej. To jest problem. A propos, Konstans. A czy przeżyć? Przeżyje, z tym się zgodzę, ale powiedzieć, że przeżyło na duże ilość HP-ków byłoby sporym nadużyciem. Czy ty masz jeszcze Gambita? Tak, ale wolałbym użyć jego Gambita na Rei. Co jest dość problematyczne, ja sam mówiąc. Jestem w bardzo niekomfortowym położeniu, nie będę kłamał. Dobra. Czy możesz stąd 26, 30? Czy będziesz w stanie dobić na hita? Tak. Czyli... Jeżeli Miracle mnie nie ujebie w dupę, jak to mam w zwyczaju, to jestem w stanie w tej chwili zabić tego smoka. Prosiłem. Najgorsze jest to, że przez tą swoją abilitkę idea praktycznie nie będzie się tam słyszeć. Jest to nawet nie do końca tak, że możemy... O Boże, ona jeszcze kantera ma. Oczywiście, kurwa. Znaczy, nie oszukujmy się, to jak najbardziej ma duży sens, żeby nie dało się jej serować. Ale i tak, no kurwa, rzeczywiście. No i dobra, teraz trzeba będzie się zastanawiać, co zrobić. Poziom 80... Jak poziom 89, halo? To już czas. To pole jest bezpieczne, okej. Okay. Przemieszcza się jeszcze tak, żeby wszyscy byli o możliwie optymalnie. A potem zacznę myśleć. Właśnie problem polega na tym, że dwa pola przerwy trochę mało dają, biorąc pod uwagę, że to działa na dwa pola w każdą stronę i jedne na skos.
Ale. Ona się ruszy. Nabatea no hokori wa watashi ga tsumou. Yasuraka ni Sotis no moto e kaeru ga ii. On nie stał w zasięgu tego skurwysyństwa. Okej, nie trafiła, więc o tebie, ale... Aha! Aha! Nie mogę. Nie mogę. Powinienem grać wokół tego. No stoi ewidentnie, jest w zasięgu, sorry. Nie wytrzymie. W dużym skrócie, Plasku, postawiłem tutaj Setefa, bo byłem pewien, że on nie stoi w zasięgu agro Ray. No bo jak widać, nie stoi przecież. Nie stoi. Nie stoi. Nie stoi. Skurwysyn. Zostałem bardzo intensywnie zmemowany, nie powiem. Tylko czekam, aż się okaże, że jak tutaj podejdę, to ona nagle zacznie atakować swoim normalnym atakiem i mnie będzie zabijać. Zamiast tym durnym Horfrostem. Nawet nie wiecie, jak mi będzie przykro. Na papierze wciąż używa Horfrosta. Czy tak jest w istocie? Przekonamy się już za chwilę. No dobra, zobaczmy. I chyba źle się ustawiłem. No ja dobrze się ustawiłem. Mniej więcej znowu nie trafię. No to co? Słuchaj mnie, Rea. Boże, 55% szansy. Naprawdę. To jest moja jedyna szansa, żeby zrobić coś sensownego. Come on. No dobra, no. Okej, weszło. Zabawy, czas rozpocząć. Przypominam, że ona wciąż dostaje połowę obrażeń, tak żeby nie było wątpliwości. Na papierze mógłbym spróbować, przynajmniej w teorii. Effective damage, by the way. Rozbić jej tą drugą część. Oh wow.
Może coś od takiego zrobić? 40. 40 już jest znacznie lepszy, nie będę ukrywał. I patrzcie na 6% kryta. Okej, nie jest źle. Dobra, Holfest akurat nie jest niczym strasznym, zwłaszcza, że setup generalnie dość dobrze tego unika, z tego co widzę. Serafim raczej zabije Lizzie i to tak na styk, co mnie wkurwia niemiłosiernie. Ty pewnie też umrzesz. Masz dużą szansę, że ci się stanie coś złego. Wiecie, co jest jeszcze gorsze? Przez to, że ona cały czas będzie używać Horfrosta, jej się będzie odnawiać pancerz co turę. A nie mamy jak fizycznie rozbić całego pancerza w jedną turę. Bez gambitów. A już na pewno nie widzi mi się powtarzanie całej misji, tylko po to, żeby móc gambity jeszcze raz mieć w sobie. Aktywne. No dobra. Po pierwsze dostała Miracla, po drugie cały czas ma tyle sam HP, więc nie jest źle. Niestety ma też na tyle duży zasięg, że efektywnie większość postaci nie ma za bardzo jak w nią strzelać, co mnie bardzo nie pociesza i niepokoi. Potencjalnie co mógłbym zrobić? To dać komuś Worda, jeżeli będzie potrzebował. Okej, ty stąd masz zasięg. Nie, ja nie zrobię tego. Chociaż... Zwykłaczko na smoka. Oh boy. Najbardziej mi przeraża, że moja postać najbardziej tankowata na magię, czyli Linhart umiera na jeden atak na le. To jest chyba dla mnie najbardziej przerażające w tym wszystkim. A, jeszcze PC mam. Holy fuck, to nie mam PC. Znaczy, ja wiem, że Excalibur trochę waży, ale to aż tyle by nie zmieniło raczej, bym powiedział. Ile ona ma? Jest 24, Linhart ma... 19. No nie, to rzeczywiście mógłby nie być dublowany wtedy. Ale to wciąż daje mi tak naprawdę opcję co najwyżej na to, żeby... Ona go nie dobiła? Bo tak to nie powiedziałbym, że jest to bezpieczny atak do wykonania. Dobra, tym razem obelwą niestety. I odnawiłeś się oczywiście pancerza, haha. XD kurwa. Twój gambit jest... Ej, ty masz ofensywny gambit.
Czy istnieje świat? Ja ją zabijam w tej turze? Czy jest metal? To nie jest broń magiczna. O nie, jest upośledzony. Jest dosłownie malitardet. Jeszcze odrobinę obrażeń brakuje tutaj. I mam niepokojące wrażenie, że wiem doskonale, co mogłoby mi załatwić tą odrobinę obrażeń. No czekajcie, jestem etadet, Jezu Chryste. Przecież ona ma jeszcze dwa paski HP, a nie jeden. To już w ogóle mam dzisiaj kompletnego upośledzia. Defiant Sentry dawało siłę, jak mam mniej HP. A na ostatnim pasku miała Vantage. To nic strasznego. Zostanie jej HP-ków 31. Co nie czekajcie, sprawdzę coś. To jest za mało, a Astra? 17,5. Le mało! In before 1 HP po Miracle. O! Zaszło. Okej, okay, ostatni pasek ma 165 HP. Malne to pocieszenie, ale to już ostatni pasek. Kimi no saihai o shinji yo. Zastanawiam się, czy jest taki nadzieję sens, żeby Liz teraz cokolwiek tutaj robiła. Skoro i tak umiera na hita? To mnie tak frustruje, że to jest idealnie 39. Dlatego mogę nią podlecieć i podleczyć CTF. Znaczy raczej żaden z pomysłów nie będzie stricte potrzebny, mam taką nadzieję przynajmniej. Zresztą zaraz się okaże. To wszyscy powinni przeżyć. No i dobra, teraz pytanie, jak szybko jestem potencjalnie w stanie zdjąć jej pancerz?
Czemu mam ich krytwa? Ile mam debuffów? Po prostu 11. A to nado, tatakaeba ino kashira. 7%. Come on. To było lekko unlucky. Nie wiem, czemu byłem pewien, że jeżeli użyję Swiss Sexów, to zbiję cały pancerz, a nie tylko jego połówkę. Nie rozumiem. Niech mi to ktoś wytłumaczy. Dlaczego ono mnie krytuje na takich niskich procentach? Chciałbym, żeby ktoś jeszcze miał ofensywny gambit. Gdyby tylko ktoś miał jeszcze ofensywny gambit do użycia, co nie? Co nie? Tak wiecie, nie wytykając palcem, żeby ktoś jeszcze miał ofensywny gambit do użycia. To jest tak frustrujące. Hej, hej, idziemy. Nie, na 5% na pewno mnie nie kretnie, zobaczycie. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie wiedziałem, że włączyłem nagle SMT, holy fuck! Mogę zjebać tutaj kolejność, teraz jak o tym myślę. A tak z ciekawości. Czy więcej zada w ten sposób? Czy więcej zadam w ten sposób? 5. Czternaście procent nie za bardzo niepokoi w tym momencie. Jezu, nie! Chodź tu. W sumie ona i tak ma vantage, więc to bez różnicy. Teraz jak o tym myślę. I miracle! Wytrzymam. No w sumie teraz to jestem kompletnie... Lmao. Lmao.
To było zaplanowane i taktyczne. Nie udowodnić mi, że jest inaczej. Byłem pewien, że wejdzie ten Aegis. Zapasy z kalkulacji były tam liczone. To jest też prawdopodobnie moment, w którym ludzie wytykają niekonsekwencje między dwoma ścieżkami. Bo nie jest to jedyna ścieżka, na której jako tako zabijamy Re. Znaczy pytanie, zakładam, że zabijamy, bo tak to wyglądało. A konsekwencje tego są zupełnie różne.暴走したレアはついに力尽き。フォドラ最大の危機は回避された。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。帝国、王国、同盟、かつてフォドラを形成した全ての勢力が崩壊し、残された聖ロス正教会の主導によって 新たな統一国家が建てられようとしていた。 W magiczny sposób zjednoczyliśmy kontynent pod rządami kościoła. I próbujemy jakoś odbudować całą Ukrainę. かつて聖者セイロスが戦乱にあえぐ人々を救い導いたように、すべての聖ある者の母として、すべての心ある者の支えとして。 Koniec końców naszą decyzją ewidentnie mogło być zostać przywódcą tego wszystkiego. Kościół WCP, który nie jest jednoznacznie zły. Znaczy, postawmy sobie sprawę jasno. W trzech domach nie ma żadnej strony, która jest jednoznacznie dobra bądź zła. I to są raczej dyskusje, które wywoływały masę burz niedługo po premierze. A nie, przepraszam, jest jedna i są to ci, którzy kryją się w mroku i jedynie oni są traktowani jako ci całkowicie źli. A gdzie twój mąż, Dorotko?無意味だと気づいたの。僕な男がいないし、私気づいたの。別に男でなくて女でもいいんだって。え？それって指輪？はい。勘違いだったら恥ずかしいから確認していいかしら。これはつまり。 私と結婚したいってこと? たく。本当に? なんて言葉にしたらいいのかしら? ありがとう。でも、私は女よ。本当にいいの?
歌姫でもないし、親も財産も何もない。Na tyle, na ile słucham dialogów, to 先生だったら dość mocno słyszę, że angielska wersja dość mocno wycina teksty o tym, że Dorotea powtarza, że ona jest dziewczyną i że dlatego, czy jesteśmy pewni. これ以上はあなたに失礼ね。先生、喜んでお受けします。いえ、夫婦となるなら、もう先生とは呼べないわ。何と呼ぼうかしらね。私は歌劇団で何度となく思い人の心を射止める役どころを演じ、歌ったけれど、それが。To po godzinach, Sebastianie, spokojnie. Takie rzeczy to nienawidzi. Ojcze, skoro Sebich mógł puszczać Boba. A propos. To może i ja mogę. どんなに美しい歌劇の一節よりもその一言をあなたに伝えたい。To jest dziś. Przechodzisz samą porę. Akurat po skończeniu jakiejś 3 godzinnej misji. No, sam mówiąc ostatniej. Na koniec go dostajemy taki bardzo szybki przegląd tego, co zrobiliśmy. Czyli po kolei wszystkie misje, jak leci, kto był MVP, ile tu nam to zajęło. Podejrzewam, że większość misji nie jest tak szybka, jak mogłaby być, ale też nie jest tak, że mi się jakoś specjalnie z nimi spieszyło, no nie oszukujmy się. Blef MVP, kto by się spodziewał? To nie jest takie oczywiste. Miałem przynajmniej jedno podejście, gdzie większość MVP zgarniała Elisitea. Miałem wrażenie, że przynajmniej w jednym ten, albo któryś z lordów bardzo dużo MVP też zgarniał. Zresztą tutaj też mam wrażenie, że bardzo dużo korzystałem z magów jako tako. Więc sama Blef niekoniecznie musiała zgarniać aż tyle MVP. Zresztą no, widać Elisitea. Jakiś Konstans, nie Konstans. A propos. Dopiero pod koniec bardzo intensywnie Blef zaczęła wchodzić, jak stwierdziłem, że... Co ja się będę, ona może facetankować wszystko. Primetki od dedykowanego, powiedzmy, tanka na obrażenia, więc musiałem dosztankować, tak? A Blef się tego nadaje idealnie. Też jeżeli chodzi, powiedzmy, o jakąś taką tradycję lordów, to Blef jest... Powiedziałbym jedną z silniejszych. Przy okazji dostajemy takie krótkie informacje na temat tego, co się stało z poszczególnymi postaciami po fabule. Potem Fodlan wyleczyło się z wojny, organizacja Yuriego spędziła kolejne parę dekad kontrolując nielegalne rynki. Tam, gdzie działo Yuri, powstawały też... A, dobra, nie zdążę tego tłumaczyć najwyraźniej. Anna bardzo intensywnie rozwijała swój biznes, potem kompletnie zniknęła. I przez setwiat mówiło się o jakiejś kupce. Generalnie to, jakich story tutaj się pojawił, są zależne przynajmniej po części od supportu. Więc to też warto mieć na uwadze. Na razie jeszcze tego aż tak nie widać, potem będzie to dużo bardziej widoczne. Cedr pozostał w klasztorze i pomagał w obudowie go. I stał się też uczniem w akademii. Podejrzewam, że na początku będzie parę postaci, które mają zero walk. Krótko po wojnie Shamir przestała być najmniej szkoda i zniknęła. Podobno łuczniczka stała się złodziejką, która okradała wszystkich leci. Katerin porzuciła też Seiros i przejrzała Fodlan.
Stara się bronić niewinnych i karać złoczyńców. I została zapamiętana jako bohaterka ludowa. Aloyze stał się kapitanem rycerzy Seiros. Był bardzo kochany i pod jego dowództwem rycerze byli zjednoczeni bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Jego osiągnięcia przewyższały nawet te Geralta. Nawet po wojnie wciąż trwały jakieś potyczki w Fodlanie. A jako, że nudził się jako książę Feldarius, to Felix porzucił swój tytuł i chciał walczyć na miecze. Hahnemann pewnie poszedł dalej i się bardzo intensywnie uczyć. O krestach. Postawę dzięki nim magiczne narzędzia, jak można używać bez krestów. Ja trzy razy Baltusa używałem? Kiedy? Holy fuck. Kolejny, kiedy zniknął niedługo po wojnie. Niektórzy twierdzą, że wrócił do kupali, gdy stał się obrońcą górskich ludów. Kim twierdzą, że wciąż przebywał w podziemiach Garekmach. Manuela pewnie jak zwykle chlała na potęgę. Poszedł zbudować swoją własną akademię. Tam bardzo duży wkład włożyła w wyszkolenie nowego pokolenia. Nie miała męża ani dzieci. Ale nie żyło jej się źle. Gdzie podzielać Happy, to nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że wróciła do swojego domowego miasta. Niektórzy zaś twierdzą, że przyjęła nową tożsamość w podziemiu pod Garekmach. W zapisach historycznych twierdzi się, że ci, którzy wiją się w mroku, znów się pojawili, aby zagrozić Fodlanowi, ale zostali pokonani przez dowodzącą bestiami kobietę. Lawrence przewodził domowi Gloucester i pomaga też znaleźć Fodlan jako przedstawiciel starych władców sojuszu. Jego polityki pomagały zwyczajnym ludziom. Aż dziwne. A wtedy zniknęła niedługo po wojnie i właśnie zapomniano o jej istnieniu. Wiele lat później młoda kobieta pojawiła się i kompletnie zmieniła Fodlan. Zastanawiała się, czy w tej epoce mogłaby nazywać go ojcem. I zatem ewidentnie też był z nią. A po wojnie Kasper wyruszył w podróż, aby poznać samego siebie. Przemierzył każdy skarbek Fodlanu i czasem nawet pojechał za granicę. Czasem wplątał się w tarapaty, ale wszyscy pamiętają jego z ożywieniem. Holy fuck, ile tych walk! Mógłbym się, że aż tyle tego nie było. Jako margrabia Gautier, Sylwian poświęcił swoje życie poprawianiu relacji z ludźmi z regionu Seng. Za pomocą przemów pomógł stworzyć ścieżkę życia dla szlachciców w świecie, w którym nie były potrzebne likwiani kresty. Z przyzwyczajenia zaczęto mówić na ludzi, którzy zadali swoje żadne jako synowie Gautiera. Typowy Sylwek. Po wojnie niestety poddał się odnawianiu kościoła, dalej pisał bajki dla dzieci, aczkolwiek z powodu braku porządnych ilustracji zaprzestał. A kiedy Hilda się o tym dowiedziała, wróciła do Garekmach i zrobiła parę ilustracji. I te ich bajki były szeroko rozprzestrzeniane wśród dzieci i wnuków. A za swoje zasługi w wojnie i innowacje w dziedzinie magii Konstantynowa, ale jako pierwsza otrzymała tytuł szlachecki, dom był znany przez przyszłe pokolenia i stara wróciła do domu, aby pomóc swoim rodzicom odnowić swoje ojczyste ziemie. Po latach, kiedy wreszcie było blisko, żeby skończyć wojnę, pracę, porzuciła swój tytuł szlachecki.
i niedługo potem zniknęła. Peca wróciła do Bligit i odziedziczyła tą po swoim dziadku. Tak, przypominam, że Peca była księżniczką. Jako władczyni ogłosiła niepodległość od Fodlan i wynegocjowała stosunki dyplomatyczne na bardziej równych warunkach. Wprowadziła praktyki przemysłowe podobne do tych Fodlanów, dzięki czemu poprawiła ekonomię. A większość z tych udogodnień wynikło z lat męża Pety Linkarda, które opuściły Fodlan, aby wspomagać Bligit swoim talentem i wiedzą. A po wojnie Bernadette porzuciła swój tytuł z domu Fadli, ożeniła się, wyszła za Ferdinanda, nowego księcia Egir, i wprowadzi on i wiele reform w księstwie. Z racji osiągniętego sukcesu Ferdinandowi zaproponowano pomoc w zarządzaniu całym Fodlan. Jego żona przejęła teren Egir, a on pracował nad szerszym światem. Po wstąpieniu na tronę jako pierwsza przywódczyni zjednoczonego królestwa Fodlan, Blefa ogłosiła, że swój ślub do Oteo. Dawna pieśniarka trzymała się z dala od oczu publicznych, trzymała się bliżej swojej rodziny, ale czasami pomagała Blef. Jej doświadczenie z czasów, kiedy była pospolitą osobą, bardzo pomagało w tej kwestii. Jak już mówiłem, trochę za szybko to leci, a to nie jest tak, że ja to mogę jakoś pauzować, nie pauzować, więc nie miałem nawet za bardzo jak wszystko wyczytać. Ale generalnie fajne jest to, że mamy jako tako przedstawione też, co mniej więcej się potem jeszcze działo z naszymi postaciami. Jeżeli ktoś umarł, no to z oczywistych przyczyn o tym też będzie wspomniane, tak? I mamy tylko te postacie, które były rzeczywiście w naszym domu. Generalnie, tak jeszcze parę słów na zakończenie. Dla mnie Fire Emblem Three Houses to był tak naprawdę pierwszy Fire Emblem, w którego zagrałem. Bo zawsze było tak, że dużo słyszałem o Fire Emblemach, że niby to jest fajna seria, ale nie mogłem się jakoś zabrać za to. Słyszałem dużo dobrego o Trzech Domach, a akurat byłem świeżo po zakupie Switcha, więc stwierdziłem, że w sumie czemu nie. Zobaczę sobie, z czym to się je, może to rzeczywiście coś fajnego będzie. I gra mnie tak wciągnęła, że te 60 parę godzin, które mi zaczyna pierwszym playtu, jak biczem strzelił. I nie ukrywam, że jako pierwszy Fire Emblem ta gra prosta nie jest, zwłaszcza, że oczywiście jak to ja musiałem grać na hardzie. Ale jak już człowiek się nauczy, zapozna się, to zdaje sobie sprawę, że też nie jest to trudny tytuł, tak? Na pewno jest łatwiejszy i ma dużo jakichś takich wygodnych udogodnień w porównaniu do tych starszych Fire Emblemów. Typu, nie wiem, cofanie czasu, tak? Jakieś sporo interfejsowych udogodnień. Widać, gdzie przeciwnicy mogą się ruszać, dokładnie podane statystyki. Tak na pierwszy rzut oka, bez grzebania bukwy jak głęboko. Ogólnie jest to tytuł, który z jednej strony można powiedzieć komuś, jeżeli chce od czegoś zacząć. Z drugiej strony potem ciężko się wraca do gier bez tych udogodnień. I przy okazji też widać, że twórcy wyciągnęli sporo dobrych wniosków po przypadku kazusie Fates, gdzie wypuszczono jedną grę w scenie czterech, czy tam trzech. A tutaj mamy odwrotny przypadek, gdzie wypuszczono praktycznie cztery gry w scenie jednej, bo każda ścieżka... Dobra, nie każda, ale... Te trzy główne domy różnią się naprawdę zauważalnie, jeżeli chodzi o zarówno ekipy, jak i fabułę, zwłaszcza tą drugą część. Akurat Kościół ma bardzo podobną fabułę do Złotych Jeleni, więc tutaj można by się sprzeczać. Odnośnie pytania, które padło na czacie, co będzie po trzech domach. Właśnie się nad tym zastanawiam jeszcze. Czy po opcji na razie są dwie, albo coś wymyślę, co mi w tej chwili nie do końca przychodzi na myśl, co mógłbym robić. Albo bym robił po prostu dwa dni w tygodniu SMT5, żeby szybciej skończyć, a najwyżej w międzyczasie, jak ktoś mi przyjdzie do głowy, to coś zrobić. Na razie plan jest taki, że w środę byłoby SMT. I z tego, że w tej chwili nie jestem jeszcze tak na 100% pewien, to
Do tego czasu postarałbym się coś rozsądnego wymyśleć. Zastanawiałem się nad jakimś czymś pokroju Finala 9, ale to też jest w kategoriach myślę nad tym, a nie, że na pewno. Może Persona 5 Strikers jak zostało ruszone? To też jest jakaś opcja. Pomyślę jeszcze nad tym. I do środy postaram się zdecydować tak, żeby w środę móc na spokojnie powiedzieć, co jako tako będzie. Ale to mówię, jeszcze zobaczymy. Nie chcę mówić, że na pewno będzie to, że potem nie było, że... A mówię, że będzie innego. Względnie mógłbym pomyśleć nad czymś, co nie jest JRPG-iem, tylko czymś, co ma trochę sobie więcej akcji. Będzie jeszcze pogadanka o innych domach, czym się różnią. Znaczy, generalnie widać to było bardzo mocno po tym, jak ta gra wygląda, tak? Że jest dość mocno podzielona na dwie części. Pierwsza część się różni bardzo mało między domami, bo głównie tym, kogo mamy, przy czym większość osób i tak możemy zrekrutować, tak? Każdy dom ma po dwie osoby, których nie można zrekrutować z poszczególnych domów. To jest zawsze jeden lord, czyli Edelgard, Dimitri i Claude, plus ich najbliżsi pomocnicy, czyli odpowiednio Hubert, Boże, jak on miał, Dediu, i z jakiegoś powodu w Jeleniach będzie to Hilda. Przy czym Hildę też, jak widać, można zrekrutować, ale już dopiero kiedy przechodzimy na ścieżkę ścieżkę kościelną. A tak to tak naprawdę nie jesteśmy w dużej mierze ograniczeni, jeżeli chodzi o ten, o możliwe postaci. Jakieś tam drobne różnice fabularne wynikają oczywiście z tego, że mamy inne postaci, one jakoś inaczej są związane z historią Flodlanu, tak? Z tymi wydarzeniami, które się działy parę lat przed historią, którą widzimy tutaj w grze, gdzie mimo wszystko najbardziej mam wrażenie, że fokus jest rzucony na historię Dimitriego i Edelgarda, dużo mniej na to, co się działo w Przymierzu Lester. Nie mówię, że w ogóle nie mają oni żadnego związku, tak, ale jednak widać różnicę, tak? Dużo mocniej fabularnie to się rozbiega w tej drugiej części, tak? Gdzie wiadomo, no każdy dom, czyli efektywnie każde królestwo ma jakiś inny sposób na to, jak ma wyglądać świat po wojnie, tak? Jedno królestwo będzie takie bardziej zjednoczeniowe, jedno będzie bardziej... No tak naprawdę widzieliśmy mniej więcej, jak to wygląda już w samych tych, w samych pomysłach Edelgard, czy Dimitriego, czy Claude'a, tak? I wiadomo, że wtedy też dużo mocniej rzuca się fokus na lordów w tej drugiej części niż ma to w pierwszej, tak? Nie ma czegoś takiego, powiedzmy, że są wyjątkowe klasy poza tymi lordowskimi, bo każdy lord ma teoretycznie swoją własną klasę, tak? Przy czym mam wrażenie, że najgorzej na tym wychodzi Edelgard, bo to patrzę żony klasy, hehe, idę. Ale też nie jest aż tak źle. Generalnie powiedziałbym, że lordowie w tej części są wyjątkowo silni jak na standardy. Aczkolwiek ktoś pewnie powie, że tak mniej więcej to już było od tego od Awakeninga, że Robin była silna. I od tego czasu ci protagoniści rzeczywiście są raczej silniejsi niż słabsi. Nie to, co powiedzmy w tych starszych Fire Emblemach, gdzie często bywało tak, że protagonisty tak naprawdę nie chciało się używać przez jego siłę. Tak się zastanawiam jeszcze co do różnic jako takich. Czy coś mi przychodzi na myśl? Oprócz Sigurd w FF4, o tym się nie mówi. I z tego skojarzę, że też Marv był całkiem spoko. W którejś jedynce, tylko nie pamiętam właśnie, czy w Shadow Dragonie, czy w oryginalnej jedynce. Po prostu nie wiem, jakoś nie narzekałem ani na tego, na żadnego z protagonistów Echoes. Też miałem wrażenie, że byli odpowiednio silni. Nie tak, że byli kompletnie OP, ale nie byli też na tyle słabi, że strach było ich używać.
Nie moje. Próbuję sobie jeszcze przypomnieć, czy jest coś, co mi tak przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o różnice między domami. Na pewno, jeżeli chce się przechodzić tego, powiedzmy, pod rząd te wszystkie ścieżki, no to te pierwsze 12 miesięcy potrafi być takie trochę męczące. Pod tym względem, że no w dużej mierze to inaczej, misje są te same. To sobie powiedzmy wprost, tak? Jedyne, co się może różnić, to odrobinę dialogi przed i po, i w trakcie. Ale samo to, jakie mamy misje, z kim walczymy i tak dalej, oczywiście poza tymi, gdzie walczymy z innymi domami, no to się, to musi się zmienić, tak? Ale na ogół to walczymy z tymi samymi przeciwnikami, tak? Cele są takie same. Więc pod tym względem to potrafi być męczące, w drugiej części jest pod tym względem zauważalnie lepiej, bo jednak te misje już nabierają takiej różnorodności, tak? Trochę mam wrażenie, że brakuje, a propos różnorodności, jakiejś takiej większej ilości celów, które trzeba zrealizować w misjach, tak? Czyli za często to jest po prostu, nie wiem, zabij dowódcę, albo wybij wszystkich pierwszych, to wszystko mi pada tam dzisiaj. Czasem fajnie było, na przykład, nie wiem, wytrzymaj ileś tur, zajmij konkretny punkt, tak, coś ten deseń taki kiedyś było, tak to co. A tutaj tego jest jednak trochę mniej. Ale też nie jest pod tym względem tak źle. Gdybym miał komuś polecić Trzy Domy, to bym powiedział, że to naprawdę świetny tytuł, tylko z nastawieniem, że jeżeli chcesz poznać wszystkie 4 łamane na 5 ścieżek, to nie radzę ich robić po sobie, bo może nastąpić przesyt po prostu. Dlatego ja sobie na przykład po tych pierwszych 3, tak, bo robiłem praktycznie wszystkie te 3 główne naraz, zrobiłem taką dłuższą przerwę i 4 sobie zostawiłem teraz na streama, tak? Więc teraz już oficjalnie mogę powiedzieć, że zrobiłem wszystkie. Ale by się ktoś pytał, dlaczego w sumie jest w tytule 5, a nie 4, bo w DLC-ku jeszcze przecież doszły popilane wilki. W sensie się zastanawiam, czy tego nie zrobić. Bo ten DLC coś też jeszcze wnosi do fabuły. Nie jest to jakiś tam losowy zbitek misji, tylko rzeczywiście coś tam konkretnego jest, tak? I teoretycznie mógłbym. Przy okazji jest to też trudny DLC, to sobie postawmy sprawę jasno, tak? W porównaniu do normalnych 3 domów, to naprawdę da się odczuć, że te misje trzeba się namyśleć, żeby część z nich przejść. To nie jest takie tutaj, że kompletnie same się przychodzą, zwłaszcza ze względu na to, jak ten DLC wygląda, że to są bardziej kolejne misje i nie mamy na przykład możliwości sobie pogrindowania, wbicia skilli, tego typu rzeczy, tak? Więc jesteśmy dużo bardziej ograniczeni. Bo normalnie przecież w 3 domach jak tako mamy bardzo szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o rozwijanie naszej drużyny. Możemy sobie wyznaczyć tak naprawdę... Jezu Chryste, gale mi zaszły. Możemy sobie dużo bardziej wyznaczyć tak naprawdę, kim chcemy, żeby były nasze postaci. Możemy zejść z każdego, dosłownie. Jeżeli się bardzo byśmy upali, to zrobilibyśmy z Kaspara maga. Zrobilibyśmy z Linharda wojownika. Miejmy do tego okropne staty, ale dać się da, tak? Nie jesteśmy ograniczeni takich wielostarszych fajnych, że mamy albo jedną konkretną klasę, albo ileś tam klas do wyboru, tak? Właśnie w Sindel Shadows, czy jak ten DLC się zwał, te ograniczenia są dużo bardziej zauważalne, bo nasze postacie są przypisane do konkretnej klasy jako taka. I to da się odczuć, powiem szczerze. No dobra, to by było w takim razie na tyle. Mówię, dosiadę się, zastanowię, co będę chciał zrobić. Wstępnie myślę albo o finalu 9, albo żeby robić 2 razy SMT5, albo rzeczywiście zrobić tego do DLC-ka.
To jeszcze zobaczę. Najwyżej wsiadę na początek Steama, puszczę ankietę. I zobaczę, co ludzie się wypowiedzą. A na dziś to było na tyle. Dzięki za przybycie i trzymajcie po. Cześć.